Witam was w kolejnym filmie. Założę sobie tylko jeszcze zegarek. Dzisiaj jest czwartek. Nie mam dzisiaj zajęć, dlatego że pozaliczałem wszystkie egzaminy w poprzednich terminach, a dzisiaj są poprawy i dlatego nie muszę dzisiaj jechać na uczelnię. Standardowo rano. Póki jestem tutaj w pokoju, odpalę sobie kadzidełka. Nowe kupiłem sobie. Proszę bardzo, prezentacja. Są one o zapachu drzewa sandałowego. Są tak elegancko zapakowane w takim pergaminie albo woreczku papierowym. Raczej to jest woreczek papierowy. One pachną pięknie. Wyglądają jak paluszki do jedzenia, czy wy to widzicie? Okej. Okay. Pachną dobrze. Jakby co, kupiłem je w Auchan, także polecam wam. Standardowo testing. Tak, troszkę trzeba było je mocniej przypalić, ale jakiś taki większy dym mi się zdaje, że mają. No, pachną ślicznie, naprawdę. Drzewo sandałowe to jest jeden z moich ulubionych zapachów. Co ja wam mogę powiedzieć? Wczoraj miałem ostatnie kolokwium w tym tygodniu, bo jutro no, też mam wolne. Ogólnie zaliczyłem już jakieś 12 chyba egzaminów. Wiecie, egzaminów, zaliczeń, kolokwiów i tak dalej w ciągu tego miesiąca, ostatniego, w sensie nie, że w lutym, tylko że w ciągu ostatniego miesiąca w ogóle. Przede mną zostały jeszcze tylko dwa egzaminy w sesji. Ogólnie widać zresztą po mnie, że mam bardzo problematyczną cerę i od 3 lat chyba zmagam się po prostu z trądzikiem. Uwaga, teraz pokażę wam kremów, których używam na co dzień z polecenia mojej kuzynki. Serum to jest akurat te, co już w tamtym odcinku wam mówiłem, serum z Garniera, bardzo fajne, z witaminą C. Jako krem nawilżający używam Alantana niebieskiego z 5 tymi kropeczkami, bo jest jeszcze bodajże taki pomarańczowy, żółty, coś takiego, ale ja używam tego jako krem nawilżający. A jako krem SPF używam tego kremu. Proszę bardzo. Ten krem jest po prostu z Rossmana, jest też super kremem. Chociaż powiem wam, że akurat u mnie w Rossmanie bardzo ciężko było go dostać i nie wiem czasem, czy gdzieś nie za 5 razem, kiedy byłem w Rossmanie, dopiero on był. Także musicie sobie go wypróbować. Ja mam okropną cerę, nienawidzę swojej cery. Że na co dzień nie mam aż tylu pryszczy, ile miałem w liceum. Bo wtedy to miałem bardzo, ale to bardzo czerwoną twarz praktycznie codziennie. Wiadomo, że to się nie poprawi z dnia na dzień, ani z tygodnia na tydzień. Żeby unormować sobie swoją cerę, potrzeba naprawdę kilku miesięcy. Także trzeba być tym cierpliwym. Ja staram się być tym cierpliwym. To moje poprzednie kadzidełka to były takie. O zapachu zielonej herbaty. Chyba też nawet kupiłem je w Auchan. I powiem wam tak, one się o wiele szybciej wpalały niż te, co teraz sobie kupiłem. A są obydwa właśnie z Auchan. Ale polecam wam bardziej jednak te, co sobie teraz kupiłem. Widzę, że są po prostu bardziej wydajniejsze, a zapach mają o wiele lepszy. Często na TikToku też piszecie mi, że podoba wam się moja Monstera. To jest ta sama Monstera, co nazywałem wam ją w filmiku, kiedy robiłem haul ZK. Pokażę zaraz wam. Proszę bardzo. To jest moja Monstera. Jest ona naprawdę, naprawdę bardzo duża. Wyrosła bardzo, ma śliczne liście. Staram się o nią dbać, podlewać, pryskać. I jak widzieliście, jak ją kupowałem, wcale ona nie była zbyt duża. Ona była wręcz przeciwnie, bardzo malutka. Wiecie jak stoją rośliny w sklepach. Trzeba je po prostu wziąć do domu, odpowiednio dopieścić i wtedy one po prostu wyrosną ładnie. Ja jestem bardzo z niej zadowolony. Jak za tą cenę, co ją kupiłem, nie pamiętam ile to było, ale to było kilkadziesiąt złotych, wyrosła naprawdę na bardzo ładną Monsterę dużą. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć o jednej maści, której używam. Używałem w zasadzie. Chwilowo mam przestój na rzecz tamtych rzeczy. Jest to maść Acne Derm. To jest kwas azaleinowy, ma chyba 20%? No, w sumie na to jest napisane. On też pomaga na przebarwienia i na usuwanie trądziku. Gdy skończą mi się te, planuję sobie zakupić i testować produkty z CeraVe. Tam jest też taka maść nawilżająca i żel do mycia twarzy. Nie wiem, ja tego nie używałem, więc wam jeszcze nie powiem, ale gdy skończą mi się te rzeczy, na pewno sobie kupię. Powiem wam, że odkąd zdałem maturę, no to jakoś nie było mi po drodze, żeby zrobić porządek w rzeczach, wiecie, szkolnych. To znaczy, nie wiem, książki, zeszyty.
Więc zacząłem sobie je dzisiaj wypakowywać tutaj. Tutaj reszta jakichś tam szpargałów z szafek i szuflad. No i się trochę ich uzbierało i teraz siedzę i się z nimi męczę i muszę to po prostu zrobić. Zaraz mija w sumie prawie rok, odkąd pisałem maturę. Także no, trochę czasu minęło. Nie uwierzycie, co ja znalazłem w szufladzie. Klej. Płyn oczywiście. Płyn do soczewek. I soda oczyszczona. Czy wy wiecie, co to jest za połączenie? Te połączenie to jest nic innego jak popularne z 4 lata temu może slajmy. I powiem wam, że dobre 2 lata przeterminowany jest chociażby ten płyn. Widzicie, jakie skarby można znaleźć u siebie w szufladzie? Szczególnie kiedy się nie patrzy na te rzeczy, tylko wiecie, tak rzuca się po prostu po kolei wszystko do tej szuflady. Przyszedłem sobie zrobić właśnie coś do jedzenia. To jeszcze nie jest obiad, bo jest godzina tak 12:30, więc to będzie, można powiedzieć, takie drugie śniadanie. Chcę sobie ugotować takie kluski na parze, pampuchy, różnie ludzie na to mówią. Ugotuję sobie je, do tego zrobię sobie mus truskawkowy i będę sobie je zajadał. Dzisiaj jest dzień, w którym nie będę się uczył, nadrabiam sobie jakieś odcinki z YouTube'a, popijając przy tym kawkę i z myślą, że nic się nie będę robił, bo nie mam zamiaru, powiem wam szczerze, dopiero siądę do kolejnych rzeczy na weekend, ponieważ dopiero w poniedziałek mam kolejne egzaminy. Słuchajcie, mamy już dzisiaj kolejny dzień, jest piątek. Wczoraj nic już wieczorem nie nagrywałem, dlatego że po południu pojechałem do babci, później pojechałem pomagać się przeprowadzać mojej kuzynce. I dzisiaj od rana też będę jej pomagał, dlatego nie nagrywam nic, no bo wiecie, to nic ciekawego. Właśnie przez noc napadało troszkę śniegu,
Ale to wszystko już teraz się stopnieje, bo jest taka jakby odwilż. Słuchajcie, jestem już w domu. Chciałem z wami zrobić test. Kupiłem sobie Arizonę. Nigdy jej w życiu nie piłem. Ma bardzo ładną butelkę. Ja nie wiem, czy ja to dobrze... Oczywiście, że źle. Nawet źle rozrwałem ten wzorek, bo tutaj widzę, że to się tak odrywało. No nieważne, troszeczkę zepsułem tą butelkę. Nowy design, proszę bardzo. W ogóle nie powiedziałem, co to smak. Ależ ładnie pachnie. To jest granat. Zielona herbata o smaku granatu. Bardzo dobra. Nie za słodka. Słuchajcie, muszę się z wami już pożegnać. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu, jeśli dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Czekajcie też na kolejny. Ja się z wami już żegnam. Pa!